Zecca. Żartowałem, można normalnie oddychać, nawet drzewa widać. Tu też mają autobusy, ulubiona część mojego kanału. Ale takiego autobusu to jeszcze w moim vlogu nie było. Ale Kraków jakoś tak bardzo niezauważalnie przychodzi ze wsi w miasto. W sensie nie zauważyłem momentu, w którym nie było już domków i zieleni, tylko po prostu bloki. W ogóle to był mój pierwszy lot z Polski do Polski, w sensie nie wszystkie, i startowałem i wsiadłem na terenie Polski. I powiem wam, że napotkało mnie coś nowego, co nie wiedziałem, że jest w samolotach. W sensie żarty pilota, które były ultra suche, ale to już tam, że dzień matki, to że można kupić teściowej, to tańsze i tak dalej, i tak dalej. Mniejsza. W ogóle strasznie pyszałem, były turbulencje i w sumie ja tam przez cały czas oglądałem sobie gąciarza i to była śmieszna myśl, że mówię, że jakby już umrzeć w katastrofie lotniczej, to jeszcze tego oglądając gąciarza. I cyk, powódź. Pretty interesting. Jesteśmy w Krakowie, tylko Pyrax. Proszę państwa, Kraków. Cały ten vlog będzie teraz się opierał na tym, że jak zauważę coś stereotypowo krakowskiego, to będę mówił w jakiś dziwny sposób Kraków. Nadal się wstydzę mówić do kamery przy ludziach. Dlatego, że teraz w miarę, że krzyczę, żeby mnie było słychać. A tak dla przełamania sobie będę chodził po prostu mówił, jak patrzę, ludzie na mnie zwracają uwagę. Choć tak chyba mimo tłumu największym stylem jest zrobienie tego przy ludzi, która stoi przede mną. Hehe, patrz ale frajer. Oczywiście inteligentny ja zapomniał, że jak się daje baterię do ładowania, to później ją trzeba wyjąć, wsadzić do aparatu, żeby nagrywać. No ale dobra, trudno. Idę teraz jeść. Panie Krzysztofie, biorę na słowo, że bary mleczne najlepsze. W ogóle bez przerwy mam takie uczucie, że za cicho mówię. Tutaj wszędzie jest głośno i nie wiem, czy nie będzie tak, że cały vlog będzie do wywalenia, bo bez przerwy coś będzie za głośne i głośniejsze ode mnie. Choć w sumie w Krakowie będzie się chyba parę razy łatwiej vlogowało, bo jakby mimo, że tłumy są parę razy większe, to też parę razy bardziej ludzie nie zwracają uwagi. Jest tutaj bardziej normalne, więcej ludzi vloguje niż w Szczecinie. W ogóle ktoś vloguje w Szczecinie. Zjadłem sobie flaczki pierwszy raz w życiu i to jest ta potrawa, którą chyba każdy jadł. A z niewiadomego powodu ja nie jadłem i to jest tak do odhaczenia. Nie wiem, co mi jeszcze zostało na liście, ale na pewno jeszcze są takie rzeczy, które nie wiedzieli, czemu po prostu nie jadłem. Wiesz, tak macie, po prostu wszyscy coś usiedli, a wy nie. Nie wiem, napiszcie, jeżeli jest takie danie w komentarzu. Nie no, ładne będzie. Z polecenia nienasyconych po raz kolejny dobrze. W ogóle po raz drugi dzisiaj jem coś pierwszy raz, a chyba każdy to jadł. I to jest dziwne, bo według polecenia Karola Paciorka jest najlepsza zapiekanka w Polsce. Więc mam zaburzoną skalę teraz, ale dobra. Have you ever felt? Are you listening? Enger ma jedną wadę, czekając na zapiekankę jakby straciłem prawie cały golden hour, bo właśnie słońce zaszło, a my siedzieliśmy większość czasu. To jest krakowski kopiec i tam miałem się dostać z rodziną. Ale zostałem, bo mi się spodobał widok z mostu i zrobiłem timelapse. I oni teraz już poszli w cholerę i ja teraz idę ich szukać. Taka cena vlogowania, tak? Zależy mi. Półtora miesiąca nie pojawił się ani jeden vlog. Na pewno tak jest. Vlogi powstają, nie wiem kiedy wyjdą. Wakacje? Czasania, więc dostałem informację. Są na szczycie. Więc idę już na skróty, żeby nie przedłużać. Ech.
Ja głupie myślałem, że to już szczyt, a to ma jeszcze jeden poziom skubany. Znowu mnie zostawili, no ale widzę ujęcie, no i muszę, no. Będę ich gonił w biegu, kurczę, no. Ale dobra, jest pięknie, no muszę to zobaczyć, no. Ja już myślałem, że mnie trening w formie biegania dzisiaj ominie. Nie ma odpoczynku. Jak już zżyna cię do jęcia na całego. W sumie to we vlogowaniu na ulicy otuchy dodaje jedna rzecz. Pijani ludzie, bo oni mówią sami do siebie, a jak ja mówię do kamery, to jest to chyba normalniejsze. Cześć.